Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę z nowym rodzajem materiałów. Na moim kanale już pojawiały się open boxy przeróżnych przesyłek, czy też hole zakupowe, bądź też open box paczek od widzów. Natomiast dzisiaj mam paczkę od firmy i pomyślałam, że nagram Wam taki materiał sponsorowany. A to dlatego, że otrzymałam przesyłkę od firmy Tactic Games. Jak wiecie, ja już z tą firmą współpracowałam dwa razy. Najpierw pokazywałam Wam na Instagramie i chyba tutaj na YouTubie również gry Alias. Później była gra Mylki. A teraz otrzymałam w jednej przesyłce dwie serie gier planszowych. Jest tutaj sporo planszówek i ja jeszcze nie zaglądałam, nie wiem co tutaj jest w środku, widzę tylko opakowania, ponieważ musiałam sobie otworzyć. Nie jestem jest też tak sprawna, żeby robić to na wizji. Ale pomyślałam, że zrobimy z tego osobny film, a to dlatego, że zajęłoby to bardzo dużo czasu, żeby Wam to wszystko pokazać na vlogu i później byłby 50-minutowy vlog, a przecież to jest bez sensu. A chciałabym trochę więcej tutaj Wam popowiadać o tych girach planszowych, poczytać Wam opisy i też przy okazji sama się dowiedzieć, co tutaj dostałam. Dlatego stwierdziłam, że być może taki luźny film Was zainteresuje. Ja te gry otrzymałam tutaj od firmy, nie będę tego ukrywać, ale za pokazywanie tych gier nie otrzymuję żadnego wynagrodzenia. Pokazuję je Wam po prostu dlatego, że lubię planszówki i wiem, że Was to też interesuje i wiem, że wśród moich widzów jest bardzo dużo fanów planszówek. Dlatego zaczynajmy. Tutaj mam ze sobą karton i tak jak wspomniałam, ja już go otworzyłam i teraz zaglądam do środka. Może zacznijmy od tych mniejszych opakowań, bo wiem, że te małe gry to są Quizy i chyba z tego, co się orientuję, to one są karciane, tak. To są gry karciane idealne na podróż, czy też właśnie do zabrania w teren. I tu mamy pierwszą grę, zobaczcie, tak ona wygląda i to jest Kultura popularna świata. Co ty wiesz o popkulturze? W tym niewielkim quizie gracze próbują rozpoznać najbardziej popularne i wpływowe zjawiska popkulturowe z całego świata i odpowiadają na pytania na ich temat. Na każdej karcie znajduje się także dodatkowa ciekawostka o danym zjawisku. Pokaż nam, jak dużo wiesz o popkulturze. I zawartość tego opakowania to jest 50 kart i notes do zapisywania odpowiedzi i punktacji. Wiadomo, ołówek i instrukcje. Zobaczcie, tak to wygląda. Bardzo fajna mini gra, żeby zabrać ją ze sobą. O, słyszę, że karty są jeszcze nierozpakowane, więc to jest pierwsza gra z serii właśnie Popkultura. I oczywiście, jeżeli znajdę na stronie tutaj producenta, czy też gdzieś w sklepie te gry, to wszystko Wam podlinkuję. Tutaj mamy następnie Marki Świata, więc kolejny quiz. O, nawet jest tu Starbucks. Czy umiesz odróżnić markę Louis Vuitton od Mylki? W tym wielkim quizie gracze próbują rozpoznać słynne i wpływowe marki z całego świata i odpowiadają na pytania na ich temat. Na każdej karcie znajduje się też dodatkowa ciekawostka o danej marce. Więc tutaj mamy Marki Świata. Co my tutaj mamy jeszcze? Widzę, że są naprawdę bardzo ciekawe. Aha, OMG Świata. Bardzo fajnie jest to nazwane. Zobaczcie, tak to wygląda, musicie przyznać. Gotowi na zdziwienie? W tym niewielkim quizie gracze próbują rozpoznać dziwne i fascynujące zwyczaje, tradycje oraz zjawiska z różnych stron świata i odpowiadają na pytania na ich temat. Na każdej karcie znajduje się też oczywiście dodatkowa ciekawostka o danym zjawisku. I w każdym tym opakowaniu jest 50 kart, więc naprawdę zapowiada się bardzo ciekawe. Powiem Wam szczerze, że ja lubię takie małe gry, bo często jak gdzieś jadę, czy idę do znajomych, to nie chcę się takiego dużego kartonu ze sobą zabierać i wygodnie w jakiś placek rzucić właśnie takie podróżne gry. I muszę przyznać, że nam się, czyli moje i moim znajomym, bardzo spodobały gry Alias. Ale nie będę ukrywać, że najczęściej gramy w tą wersję kulinarną, która też jest właśnie taką mini grą, którą można wszędzie zabrać. O, i tu są budowle świata. Uwielbiasz architekturę? W tym niewielkim quizie gracze próbują rozpoznać słynne budynki z całego świata i odpowiadają na pytania na ich temat. Zobaczcie, tak to wygląda. I tutaj każda z tych gier jest od 12 roku życia. 2 plus graczy, czy może grać w dowolna ilość graczy. I 10 plus minut, więc myślę, że jak najbardziej się sprawdzi. Muszę przyznać, że te gry Alias na przykład miały bardzo ciekawe pytania, właśnie kulinarne, czy też dotyczące danej płci, bo tam były trzy rodzaje. Zwykły Alias,
właśnie minigierka kulinarna i kobiety kontra mężczyźni, więc mam nadzieję, że te minigry też nam się bardzo, bardzo sprawdzą. Druga seria gier, którą otrzymałam, właśnie patrzę, że jest z programu Masterchef, więc brzmi ciekawie i jest to gra kulinarna. Zobaczcie, jakie to duże opakowanie. I to jest akurat rodzaj włoska uczta. Już Wam czytam. Gotuj jak Masterchef z przepisami z serii. Złaknieni znakomitej zabawy, zawsze myśleliście, że potraficie gotować lepiej niż ci wszyscy ludzie w programie telewizyjnym. Teraz możecie to udowodnić. Czas zakasać rękawy i pokazać, kto tutaj jest Masterchefem. Już Wam pokazuję, jak to wygląda, bo tutaj są pokazane właśnie pionki, karty i tak dalej. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. O, teraz możecie zobaczyć i są karty, widzę, z przepisami. Gra naprawdę wygląda świetnie. Może jeszcze doczytam, co tutaj dotyczy właśnie tej włoski, bo widziałam, że jest dodatkowy opis. I tak, zawartość to 150 kart, jedna plansza punktacji, 4 figurki Masterchefa Fortucha, 4 kartonowe talerze, 12 żetonów punktacji, jedna podstawka, jedna karta instrukcji, jeden notes. Czyli już wiemy, że jest to gra dla 4 osób maksymalnie. Za jednym razem, tak, 14 plus 3-4 graczy, 20 minut. Masterchef Włoska Uczta przyniesie Cię do krainy makaronów, pizzy i szynki parmeńskiej. Wow, brzmi naprawdę interesująco, więc to jest pierwsza gra. Drugi rodzaj gry, którą otrzymałam, to jest również Masterchef i tym razem jest to indyjska uczta. Więc tutaj Wam przeczytam z tyłu opis. Ten początek jest taki sam, tylko tutaj indyjska uczta zabierze Was na kulinarną przygodę w barwnych Indiach. Zbierajcie punkty, ścierając się ze sobą z przeciwnikami w serii minigier faszerowanych zadaniami, które sprawdzą Waszą kulinarną wiedzę i fantazję. Więc tutaj mamy drugą wersję. Na sam koniec mam dla Was naprawdę bardzo fajną wiadomość. Radzę obserwować bacznie mojego Instagrama, ponieważ nie jestem w stanie Wam teraz powiedzieć, którego dokładnie dnia, ale na moim Instagramie pojawi się post z rozdaniem, ponieważ firma Tactic Game nie zapomniała również o Was, moich widzach i obserwatorach, ponieważ jedna z gier będzie do wygrania właśnie w rozdaniu. Jeszcze dokładnie nie wiem, wydaje mi się na 99%, że będzie to trzecia gra z serii właśnie Masterchefa, bo jeszcze jest właśnie trzeci rodzaj, ale teraz Wam nie mogę tego na 100% zagwarantować, ale wiem, że firma przygotowała również dla Was małą niespodziankę, którą przeznaczyła na rozdanie, więc myślę, że warto mnie obserwować też na Instagramie, bo będziecie mogli wejść w posiadanie jakiejś fajnej gry. Z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować dystrybutorowi gier w Polsce za przesłanie mi tej paczki i za wszystkie otrzymane gry. Oczywiście my te gry przetestujemy wraz ze znajomymi i na pewno one jeszcze pojawią się na jakimś vlogu, gdzie pokażemy Wam zawartość i ja właśnie tych małych gier, chociażby jednej oraz jednej z serii właśnie tych kulinarnych. Ale jeszcze nie wiem, kiedy to się wydarzy, ponieważ teraz mam troszeczkę planów, ale w najbliższej przyszłości na pewno pojawi się również taka recenzja z pokazaniem zawartości opakowania, a dzisiaj był tylko taki mały open box. Jestem bardzo szczęśliwa, bo wiem, że moi znajomi się mega ucieszą i będzie właśnie kolejny powód do spotkania się wieczorem przy, wiecie, winku i grach planszowych. Dajcie mi znać, jakie Wy lubicie planszówki, czy w ogóle lubicie grać planszówki. Jaki typ Was najbardziej interesuje? Muszę przyznać, że ja nigdy nie gustowałam w grach takich karcianych, planszowych, ale od jakichś kilku lat się zdecydowanie do nich przekonuję i muszę przyznać, że naprawdę bywają one bardzo, bardzo ciekawe. Zaczęło się od Ego, a widzę, że ta moja fascynacja planszówkami właśnie w postaci kart się coraz bardziej rozszerza. Powoli nie mam gdzie trzymać tych gier w mieszkaniu, no musiałam na nich znaleźć specjalne miejsce, bo mam już dwie szuflady w komodzie zajęte i słuchajcie, gier cały czas przybywa, bo też sama albo dostaję, albo kupuję planszówki, bo po prostu my naprawdę bardzo często ze znajomymi lubimy grać. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmu oraz dziękuję moim sponsorom i wspierającym. Jesteście niesamowici. A jeżeli nie możecie mnie wesprzeć na Patronite, czy też tutaj na YouTubie, proszę Was o zostawienie kciuka do góry, komentarze, subskrypcji. To pomaga rozwijać się mojemu kanałowi i pomaga pokazywać Wam fajne treści. W kolejnym filmie widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć!